Dzień dobry, witam tutaj ze sobą z trenera z klubu. Hetman Białystok, Stanisław Wąsowski. Bardzo mi miło. Widzę, że przybył pan dwóch zawodników. Czy to są wszyscy, którzy pojawią się na finale Grand Prix w Śremie? Nie, do finału zgłosiłem 8 zawodników, chociaż w domu jeszcze zostało kilku. Niemniej jednak na finał uważałem przywieźć tylko tych, którzy mogą jeszcze, którzy walczą o pierwsze miejsca. Czyli tutaj nie chodzi o drugie, trzecie, to widzę, że pan od razu startuje na pozycje najwyższe. No myślę, że jak się coś robi, to staramy się to robić jak najlepiej. Mamy tradycję, nasz klub, Hetman Białostocki, 4-krotny mistrz Polski, drużynowy, jeszcze jak była liga za tych czasów, a po lidze w drużynowych kwalifikacjach zawsze jesteśmy albo pierwsi, albo drudzy, konkurując z PKB Poznań. Miło to słyszeć, że współzawodnictwo rozwija umiejętności sportowe. Widzę, że ma pan młodego z Adeptas, może się przedstawi. No w tej chwili są to moi dwaj zawodnicy kadrowicze, którzy przygotowują się do Olimpiady 2012. Michał Serowatka, kategoria 64 kg. No, czy powiedziałeś nam przed wywiadem, że nie ma żadnych się osiągnięć, ale ja twoje nazwisko wielokrotnie już słyszałem na forum z bokserskim w Polsce. Znaczy osiągnięcia ogólnie są. W zeszłym roku nie poszło mi po prostu na mistrzostwach Polski. Wcześniej zdobyłem mistrza Polski seniorów i w tym roku też myślę powtórzę ten sukces. Czyli za słowami trenera, który jest dla siebie jak ojciec, twierdzisz, że będzie tylko pierwsze miejsce? Nie ma innej możliwości. No i to właśnie się liczy postawa bokserska, ale mamy jeszcze jednego zawodnika. Tak, Kamil Szeremeta. Kamil Szeremeta, kategoria 75, dwukrotny mistrz Polski, w tamtym roku w 69, teraz jestem wyższej. I zamierzam pod okiem trenera Stanisława Wąsowskiego i Stanisława Łakomca obronić tytuł. Czyli przyjechaliście tutaj nie po to, aby zakwalifikować się do turnieju do Mistrzostw Polski, tylko przyjechaliście po to, aby zakwalifikować się do Mistrzostw Polski, w których zdobędziecie złoto. No po to przyjechałem. I to jest postawa z klubu, który pracuje na sukces w Polsce. Dziękujemy panu Stanisławowi. Myślę, że najważniejszą rzeczą w roku bieżącym to będzie kwalifikacja olimpijska i wszyscy sobie chyba tego życzymy, żeby z tej mojej dwójki przynajmniej była jakaś kwalifikacja, no a dla polskiego boksu każda kwalifikacja będzie sukcesem naszej dyscypliny. Rozmawialiśmy tutaj, jeszcze tak zadam takie pytanie wcześniej, czy nie należałoby zwiększyć ilość zawodników startujących w mistrzostwach polskich, jeżeli zastosowaliśmy kwalifikacje w postaci Grand Prix? Ostatnie te dwa turnieje, poprzedni w Białymstoku i teraz w Śremie, wskazuje na to, że tych zawodników jest w Polsce dużo i z tym, że to zmotywowało poszczególne kluby, ta kwalifikacja do Mistrzostw Polski seniorów i do Mistrzostw Młodzieżowych Polski. I tak jak tutaj wygląda sytuacja w tej chwili, jeżeli chodzi o kwalifikacje, to bardzo dużo właśnie jest zawodników młodzieżowców. Tym bardziej, że wiek został podwyższony do 23 lat, a więc automatycznie ta ilość zawodników kwalifikowanych jako młodzieżowy jest więcej. Czyli ważne jest, aby był ten jednak odsiew w postaci Grand Prix, ale najlepiej, żeby jednak zwiększyć ilość zawodników na Mistrzostwach Polski, ponieważ zawodnicy muszą startować i muszą być weryfikowani. Muszą. Wydaje mi się, że ta szesnastka to byłaby taki optum. Czyli uważa pan, że gotowość startowa jednocześnie treningi i turnieje pomniejsze, które odbywają się pomiędzy Mistrzostwami Polski, są wręcz konieczne na arenie polskiego boksu? Na dzień dzisiejszy to jedynie kadrowicze mają tą gotowość startową niemal cały czas, bo startują w turniejach międzynarodowych i tak dalej. Pozostali zawodnicy, czyli ten drugi, trzeci garnitur, z których można by było jeszcze coś na pewno pozyskać, szczególnie wśród tych młodych, nie mają tych startów, jest za mało i turnieje Grand Prix 2
teraz. No i co więcej, jeżeli to, co było kiedyś, tak mówiliśmy, złem koniecznym, jak była ta liga, ale ona powodowała to, że zawodnicy przez cały rok byli w tej gotowości startowej. Był okres przygotowawczy zimowo-wiosenny, potem letni, letnio-jesienny, kiedy były zgrupowania o charakterze ogólnym, o charakterze ukierunkowanym, ale generalnie zawodnicy byli cały czas w tej gotowości startowej. Czyli z jednymi słowy podsumowując naszą rozmowę z Ligą Wróć? Myślę, że tak, to jest jedyne wyjście. Może nie idealne, bo zawsze mieliśmy do tego jakieś obiekcje, jeżeli chodzi o tą ligę, ale to jest system przynajmniej, który właśnie powoduje to, że zaangażowanie zawodników i tą gotowość startową, o której mówiliśmy. Niemniej jednak, no, kiedyś były troszeczkę inne czasy, było więcej tych mecenasów, którzy utrzymywali ten boks. Zawodnicy mieli etaty i po prostu byli utrzymywani przez możnych, powiedzmy, takich jak kopalnie, jak duże zakłady pracy. No dzisiaj to trzeba szukać sponsorów, a z tym jest coraz trudniej. Niemniej jednak, no, liga jest kosztowna na pewno, ale taki system, mi się wydaje, że po prostu otworzy nam coś, poszerzy grono tych zawodników, którzy będą chcieli w tym boksie coś zrobić. Dziękuję za uznane słowa uznanego trenera hetmana z Białystok i z jego świeże spojrzenie na obecny czas, jak powinny wyglądać starty z młodzieży w rozgrywkach bokserskich. No dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję również.